On miał taki fajny jeden, kurwa, cios, czekaj. Tak, to jest to, że on tu wyjebuje na drugi koniec ten i teraz biegnie i jebnie, kurwa, z baranka i tylko dobić na ziemi i całe życie. I to jest, kurwa, taktyka na każdą postać. Najpierw tu jeb, 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 wstanie, odbi się go, kurwa, i jebnie mu, kurwa, z barana i na ziemi go, kurwa, dobi i, kurwa, ma... wygrane, kurwa. Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony MRM, a to jest kolejny odcinek gry Tekken 3, moi kochani. Lecimy dalej. Kurwa, jakie bity się same robią. W poprzednim odcinku, czyli w pierwszym w sumie, przelecieliśmy pierwsze 5 postaci, czyli Shaoyu, Yoshimitsu, Nina, Low i Huarang. Lecimy dalej, zaczniemy od Eddiego. Eddie to jest bardzo ciekawa postać, jak mówię w poprzednim odcinku. Jedyna, która tak naprawdę walczy capoeiro, czyli w sumie podczas tańca zadaje ciosy. Tak czy jak mówię, w tym odcinku zrobimy 5 postaci, z czego ostatnio jest Jin. Jin jest tutaj tą główną postacią w tej grze, tą najbardziej fabularną postacią w grze, więc tak naprawdę ten odcinek będzie najbardziej fabularny z tych wszystkich, jakie w tej grze mieć. Będziemy. Tak, nie pamiętam, czy mówiłem w poprzednim odcinku. O kurwa, ja zapomniałem, że mam odblokowaną inną postać pod klawiszem trójkąt. To jest Tiger, to jest kurwa Tiger Bonzo. Jebanym Tigerem Bonzo będziemy się napierdalać, kumasz? Trudno, myślę, że to nie będzie nam jakoś mega przeszkadzało. Chyba oni mają takie same endingi. Jeżeli nie, no to najwyżej zrobimy sobie jeszcze w jakimś innym odcinku rzeczywiście Eddiego. Tak czy siak, na razie, no, mamy Tigera Bonzo. To byłby Tiger Bonzo, gdyby kontynuował swoją karierę raperską. Co ja miałem powiedzieć? A no tak, ta postać jest właśnie pod wieloma względami inna niż to, co do tej pory mieliśmy. No bo między innymi dlatego, że kurwa tańczy i walczy dzięki temu, to jest zajebiste. Jego choreografia jest wykurwista, a jeżeli chodzi o kurwa gry, generalnie chyba nie ma w innych bijatykach postaci, która właśnie walczy capoeirą, więc no myślę, że to jest całkiem niezłe. To ja jak zobaczę 1400 kurwa milionowy mem o papieżu danego dnia. Dobra, gra jak mówiłem, znaczy gra jak mówiłem, gra jak i w poprzednim odcinku, taki tutaj ma lekkie zawiechy. Szczególnie właśnie jest to widoczne na samym początkach walk, jak tylko się zaczynają rundy. Ewentualnie przy jakichś mega wyjebanych akcjach, ale tak jak mówiłem też w poprzednim odcinku, jeżeli ta gra miałaby jakkolwiek działać, no to to jest jedyny warunek. Czyli po prostu, no, to co widzicie, te lekkie zacinki. Lekkie, czasami bardziej mocne, mniejsze o to. Gra działa, na chuj drążyć temat. Dobra, zaraz zobaczymy sobie po endingu, czy to będzie jeden chuj, czy zagramy Tigerem, czy Eddiem, ale wierzę, że tak. Wierzę, że to nie będę musiał jakoś tego mocno zmienić, ale swoją drogą zapomniałem, że miałem go odblokowanego. Ja myślałem, że jeszcze nie i to tak bardzo nie. No, lej, kurwa! I co, kurwa? Pięknie, kurwa! Cokolwiek. O, Brian Fury, pojawiła się kolejna nowa postać z tej gry, z Tekkena Trójki, która właśnie się pojawiła w tej odsłonie. I moim zdaniem jest w tej grze, kurwa, chyba jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszy. Że to zresztą w ogóle Brian jest dla mnie, oj tak, Brian to jest przyszłość, jeżeli chodzi o bijatyki. Ziomek. Łatwo. No i Jin przed nami też dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie, tak jak mówiłem, dosyć odcinek fabularny.
Miałem jeszcze jak zrobić z tymi postaciami dodatkowymi, bo tak jak mówiłem, Gon się bardzo... Gon ma bardzo łatwo wyjebywalne ruchy, w sensie gra się może wyjebać, jeżeli będę nich używał. Doktora Boskonowicza jeszcze nie mam odblokowanego i na razie jakoś mi się za bardzo nie chce, bo ciężko się go odblokowuje. Mam ich obu odblokowanych, no i generalnie dobrze działających w tej wersji amerykańskiej, nazwijmy to, no, czy tam angielska, no amerykańska to jest chyba. Tylko że wersja amerykańska chujowo działa, więc może po prostu zrobimy w ramach jednego odcinka te dwie postaci właśnie z wersji amerykańskiej, już po prostu żeby było, żeby odbębnić, że tak, że udało nam się nimi zagrać, czy coś. A wtedy po prostu wrócimy do tej naszej głównej rosyjskiej wersji gry. Będzie mała zimna wojna, kurwa, jeżeli chodzi o Tekena. Z jednej strony rosyjska wersja, z drugiej strony amerykańska. Dobra. Mordo, Mina, proszę cię, nie dobijaj mnie. Ja wiem, że ty byś bardzo chciała się pokazać, ale ty już miałaś swoją szansę się pokazać w odcinku, w którym... poprzednim, kurwa, w którym to ty byłaś jedną z postaci głównych grywalnych. Więc nie wydziwiaj, kurwa! Yo! Było, kurwa, w pewnym momencie dosyć gorąco. Kurwa, jak on się śmieje, to się cały świat śmieje i to jest piękne. Dobra, Ayachi. Nie przedłużaj, dziadek, potrzebujemy koniec. To jest moja... kurwa! Dobra. Kurwa, chciałem go z boku zajść. Oj, będę to wykorzystał, co ja ładowałem? Kurwa mać! Ja chcę to znowu... Nie, puść to, stara flegmo, kurwa! Dawaj go, kurwa, nie, no pojebało cię, nie tak lub. Dobrze, łatwo. Kurwa, ładowałem jakąś manę. Energia przeze mnie przechodziła. Pedalizm się ładował, bo jakieś różowe gówno. To jest piękne. Boy. Yeah, boy. Dawaj, skurwysyna. Kurwa, co jest? Yo! Ja chcę to zobaczyć w powtórce. Kurwa, co to było? Obcasikiem mu, kurwa? I chuj? Jej! To było... mocarne, tak. Mocarne to jest słowo, którego pragnę użyć. Dobra, rozkurwia jego i lecimy dalej następnymi postaciami. Bez banego pie... Ziomuś, puść, nie rób mnie, kurwa, tak. Zabraniam! Skurwy, bąku jebany, on mi powstać nie dał! Szatan w niego, kurwa, wstąpił! Ewepae! Kurwa, chuj, jak to się czyta? No final round. Kurwa, dawaj go na perfect. Ja pierdolę, tak się udało dosyć łatwo i szybko. Ja jestem z siebie mimo wszystko dumny. Proszę mi pokazać ending. Czy to będzie ending Ediego, czy jakiś kurwa Tigerowy? No nie, będzie trzeba jeszcze raz przejść, to jest Tiger. Dobra, ale to już nie dzisiaj. Kiedy indziej się przejdzie po prostu Edim? Bo to jest niestety Tiger, a nie jako... jebać. Bo nie chcę dwa razy robić pod rząd tych samych postaci, czyli Tigera i zaraz Ediego jeszcze. Więc kiedyś jeszcze osobno się zrobi Ediego Gordo. Bo nie spodziewałem się, że będzie... że on będzie liczony jako osobna postać. W ten sposób. No ale dobra. Jest liczony. Trudno. Lecimy dalej. Następna postać to będzie Paul. Paul Penis.
zwany również Phoenix. Tak jest, Paul. Czy teraz będzie trójka naszych starych znajomych, Paul, King i Lay, z czego Paul i King to raczej od pierwszych części aż z nami są i zostaną na długo, bo patrzyłem, niedawno wyszły jakieś trailery kolejne Tekkena 8 i znowu widziałem zarówno jednego, jak i drugiego. Dobra, wyjebałem kurwa jak wor ze śmieciami. Paul Yoshimitsu. On napierdalać się. Dobra. Co? Pojebało cię, kurwa, ninjo jebany? Ty powinieneś teraz, kurwa, być... Oooo! Co ja ładowałem? No kurwa! Siurze niemyty! Ale ja wiem, jak to zrobić, ja chcę jeszcze raz. Następna post... No kurwa, hołaranga zajebie. No trudno. Dawać mi go. Skurwybąku. Ładuj to, ładuj to, ładuj w niego. Kurwa, nie to! Dobra. Nie to! Jak to robiłem? Czekaj. No kurwa, tak! Ja pierdolę! Oh my good god. Sążne było to pierdolnięcie. Myślę, że tak nazwę tę technikę. Sążne pierdolnięcie. Yo. Czekaj, ja jestem w stanie... Nie, kurwa, nie, bo w dwójce się robiło... Mogę tak zrobić, on to robi szybciej i fajniej i zajebiściej. Co ja mówię, jebałem? O kurwa, Paul! Zakładam oficjalny fanklub Paula z Tekken 3. Co ty, człowieku, kurwa, czynisz? O nie, to ten mały gówniak. Dobra, może uda się go szybko rozjebać, tak jak tamtego typa tym pierdolnięciem. A kurwa! Tak, nie, no kurwa, zapomniałem, że on ma jebane, kurwa, 14 cm wzrostu, kurwa, jak ja miałem go tym zajebać? Kurwa, ziomuś. Dobra. U, jak pięknie. Dobra, na razie jeszcze Gon nam nie spierdolił ranu i bardzo się z tego powodu ucieszę. Zresztą w ogóle, to nie tylko jest tak, że gądzę cię na grę, bo mówiłem, że Anna i Nin... Przede wszystkim Anna ma taki cios, że po prostu jak ktoś leży na ziemi, to ona go tam kurwa gniecie, robi crash fetish na mordzie. To nie tylko na Gona działa, to działa na każdą jedną postać, dlatego jeżeli... Kurwa, ja nawet nie wiem, jak ja to robię. Dlatego jeżeli się walczy z Anną, to lepiej się jak najszybciej wstawiać, kurwa, na górę. No, bo może być problem. Jin Kazama. Kurwa, ja chcę kombo jakieś wyjebać jeszcze, bo pole mi idzie tak zajebi... Okej, to było całkiem boleśnie wyglądające, podobało mi się to. Co mam teraz? Brian Fury. Siema, what you got, sugar tits. Dobra. Ja pierdolę. Zbyt dziką satysfakcję czerpaj z tego pierdolnięcia, ja znowu coś dziwnego ładowałem, ale on jakoś tak kurwa wyjebał, że nawet się nie obrażę, bo to było fajne. Tak, kiedy stary ci tak wyjebie, że aż... O, niezły cios, niezły cios. Dzięki, uczyłem się na matce. Co? Kto to powiedział? Nie wiem, nieważne. Co? Okej, czekajcie, bo próbuję sobie tak przypomnieć, ile jeszcze będzie postaci, to będzie... Będą trzy dodatkowe postaci, w sensie inaczej.
trzeba liczyć, trzeba liczyć tego Gona, ten mały, że będzie ten mały dinozaur, jedną z tych takich postaci niestandardowych. Trzeba liczyć, że są dwa miśki, czyli jeden misiek będzie taką postacią niestandardową, Eddie teraz będzie postacią niestandardową. I chyba doktor Boskonowicz, czyli chyba oddzielny odcinek w ogóle na te postaci takie właśnie, no, specjalne pójdzie, tak mi się wydaje. Kurwa, idzie mi polem bardzo, bardzo szybko, chciałem powiedzieć, ale się boję, że mogę spierdolić, bo to zawsze jest tak, że powiesz coś, kurwa, ooo, stał bokiem. A co ty robisz, kurwa, człowieku? Dobra, to nie miało sensu, wiadomo było, że on się na mnie rzuci pierwszy. Kurwa mać, tu kopnięcie miało dojść do głowy i na ziemi dobicie tak zwane. Pierdolenie na Chopinie, twojej starej na basenie. Mały... o kurwa, dawaj, 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 kombuj go, kombuj go. Rzucił mnie jak petem. No kurwa! Tak, moja sąsiadka powiedziała, że bardzo się cieszę, że może brać udział w nagrywkach. Kurwa, nie, 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 byłby perfekt, kurwa! Zdychaj, kurwa, śmieciu mały. Dobrze, ostatnia walka. Do góry go! Kurwa, to też było dobre, ale do góry, dobi, kurwa, dżongluj, kurwą! Ja mogłem mu tak zrobić, a myślałem, że na bossach, kurwa, nie wolno! Już jakbym ja wiedział, to bym nim rzucał, kurwa, jak petem jebanym! Mamy to! Nie sądziłem, że akurat polem będą największe problemy, chociaż największe problemy w tej grze to trochę XD problemy w innych grach. Wyjeb mu, kurwa, po to się uczyłeś tego wszystkiego, ja pierdolę. Typ został, kurwa, największym tam napierdalaką we wszechświecie, czy chuj wie jak, kurwa, inaczej się nazywa ta jego miano. A kurwa, dał sobie wlepić mandat. No ja pierdolę. Niech mnie pojebie. Dobra, King. King chyba nie ma innej postaci, jak wcisnę sobie trójkąt, więc będziemy lecieli Kingiem. Let's go. Ciekawe jest, czy tutaj u Kinga będą też takie przyjemne przyjemne kombosy jak w jedynce. Dobra, widzę, że się można tutaj coś fajnego ulepić z tego. Dobra, da się coś z tego fajnego zrobić. A jest... nie ma tych rzutów śmiesznych, niedobrze. Ale dobra, bez tych rzutów też sobie jakoś poradzę, widzę. No dokładnie, King bardzo dobrze przemówił. Eddie. Final round. Boy. Kurwa, zobacz co ja robię, no ja pierdolę, ja jestem zbyt kurwa zajebisty na tę grę. Dobra, chuj. Ale byłem przez chwilę. Dokładnie. Jak tu się z Kingiem nie zgodzić? Shall you? Ona wygląda jak typowa anime girl, jeżeli chodzi o te oczy. Albo jakby przyjebało z kilogram mefedronu. Zwróćcie uwagę następny raz, no jak będzie zdjęcie na te oczy, jebane. Ty, a on też ma jakiegoś pewnie one hit, kurwa, morderstwo. Dobrze byłoby jakieś tutaj, kurwa, kombinacje jebnąć. Ale chyba nie znajdę tak łatwo. Rzuć nią, kurwa, rzuć tą pizdą! Dobrze. Jeszcze kop. Kepa na tydze. Final round.
Dobra. Czekajcie, bo tutaj miałem ten taki fajny rzut. Kurwa, chcę zobaczyć jeszcze jaki mam. Dobra, nie, to robiłem. Ten drugi. Dawaj, wykończymy go tym. No kurwa! Dobra, chuj, nie wyszło. Ale zaraz się postaramy to jebnąć. Lew jest groźny. Widzicie, to byłby Daro Lew, gdyby zaczął ćwiczyć kurwa w podstawówce gdzieś. Okej, to też jest bardzo fajny cios. No i moi kochani, kolejna spektakularna wygrana Daro Lwa. Jego aktualny rekord to jest, kurwa, generalnie rekord chyba, mam wrażenie, w świecie MMA. Na pewno w świecie MDMA. Yo, nie, no kurwa, broniłem ten cios, ty pizdo jebany. O, chyba doszedłem, kurwa, jak ja tak potrafię i od kiedy? O. Przecież to było piękne. O, Anna, o niej wspominałem. Jej się należy bać. Final round. Nie dać się wyjebać. O kurwa, sam się wyjeba. W taki fajny sposób, że... No kurwa! Wstawaj. O, jak kurwa pięknie! Jak kurwa dobrze, doskonale, wspaniale, zacnie. Gandziak. Gandziak chyba będzie w następnym odcinku. Gandziak. Dobrze, że postanowił, kurwa, się bawić troszeczkę w te swoje wolne ruchy. No co, kurwa, jest perfekt, skurwysynu, przecież ja cię rozjebałem. Rozkurwiłem go. A ja ci myślimy. I która jest minuta? Mam wrażenie, że dłużej trwa granie Kingiem niż Polema, idzie mi o wiele lepiej. Co? Nie wiem, mój mózg nie przewidział aż tylu znaków w tej, kurwa, informacji. Dlatego się delikatnie rzecz ujmując przegrzał. Nie no, kurwa, Heihachi. Heihachi go opętało, kurwa, coś. Piznim nim, kurwa, o ziemię, petem jebanym. Sprzedaj mu, kurwa, wpierdol. Niedobrze. Dobrze. Rzekłbym wręcz wspaniale, wyśmienicie, a to tylko podstawowe zwroty, jakich bym użył do opisania tej walki. Final round. Od razu, kurwa, na ziemi. Dobra, chuj, nie zdążyłem. Zresztą gra też, kurwa, postanowiła, że wyjebane gówno ma we mnie. Dobra, poszło, szybko, łatwo, pięknie, zacnie, sążnie. Wiele jeszcze zwrotów przychodzi mi do głowy, ale po co ich wszystkich używać od razu? Czekaj, kurwa, kiedy ja mu tak szybko zajebałem wszystko? Ja miałem wrażenie, że ta walka się dopiero zaczęła. Dobra, kurwa, nie będę narzekał. Mamy kolejny ending, mamy kolejną postać. Jestem, kurwa, zajebisty. To nie jest takie śmieszne, to zaczęła na siłownię, kurwa, chodzić. Coś tu jest już. Kolejna wygrana Daro Lwa. Daro Lew ma dzisiaj dobry dzień. Ludwiczek oficjalnie odpadł.
No, tak samo widzę jak Armor King. Okej, czyli tutaj się będzie działo. Okej, czyli tutaj się będą działy właśnie te rzeczy ważne dla fabuły Kingów. Ale szczerze mówiąc, nie jestem w stanie powiedzieć co dokładnie. W sensie w Tekenie 4 będziemy mieli to o wiele lepiej wytłumaczone. Bo w Tekenie 4 przed każdą postacią, jak wybierzemy sobie na przykład Heihachiego, to mamy zawsze jakiś tam briefing, że no on tutaj walczył to i to, ostatnich tam Tekenie zrobił to i to, ktoś tam umarł, chuj dupa palec, coś takiego, co nie? Więc wtedy będzie na pewno lepiej wiadomo, co tam fabularnie się działo. Dobra, teraz będzie Lei Wulong. Bardzo lubiana przeze mnie postać. Zaraz po nim będzie ostatnia postać dzisiejszego odcinka, czyli Jean, ale zanim Jean, no i Jean przy okazji też fabularna postać, w chuj, ważna, w chuj. Ale dobra, Lei Wulong, lecimy z tym ziomkiem. Tu już połowy zdrowia nie ma, ale poza tym on miał taki fajny jeden, kurwa, cios, czekaj. Tak, to jest to, że on tu wyjebuje na drugi koniec ten i teraz biegnie i jebnie kurwa z baranka i tylko dobić na ziemi i całe życie. I to jest kurwa taktyka na każdą postać. Najpierw tu jeb, wstanie, odbi się go kurwa i jebnie mu kurwa z barana i na ziemi go kurwa dobi i kurwa ma... Wygrane kurwa. No. Oczywiście można się pobawić, jak chcesz też poszukać jakichś fajnych ciosów, bo Lei Wulong ma kurwa... Dobra, nie chciałem tego akurat konkretnie. Bo Lei Wulong ma wykurwiste ciosy. Chciałbym jeszcze zobaczyć, jaki jest ten drugi chwyt, bo tutaj jest wyjebywanie na drugi koniec kurwa mapy. Ale są też lepsze ciosy. Znaczy, no, wiadomo o co chodzi. Idi. Złamałem mu coś. Obawiam się, że kurwa przy takim chwycie to mógłbym mu dreda złamać co najwyżej, bo nic więcej raczej mi nie przychodzi do głowa. Kurwa, co to? Szkoda, że tak szybko się kończą te walki. W sensie jakbym mógł jeszcze się tak kurwa zdęcyć. Ten, no. Tak, zabawa. Dobrze, zaczarujmy ją. Hipnosa, kurwo. Widzisz, jej już głowa pęka. Jeb tutaj, dobrze. Teraz przytrzymaj chwilę. Łap ją, kurwa, za hebety. Odbij się, kurwa, od jej cycków. Napierdalaj baranem! I na ziemi, kurwa, je opluj jak szmatę ostatnio. That's how gentleman works. Poważnie. Zapamiętajcie te rady, po czymś takim na pewno dziewczyny będą wasze. Wasze oczywiście chodziło mi po niemiecku, czyli że będą czyste, bo kurwa nie zhańbią się nocą z takim kimś jak wy. Kurwa, mogę się tak obracać jak jebany bączek, aż w końcu się wpierdolę w ziemię i wyjdę kurwa drugą mapą? To jest zajebiste, o. No tak, no szkoda. Że koleżanka się tutaj do nas pojawiła. Dobra, trzeba koleżankę jak najszybciej posłać na maty. Żeby nie było problemów prawnych, mianowicie zaciętej gry czy innego górewstwa. Yo, kurwa, tu już niby tu, a tu tak naprawdę tutaj. Mądre, dobra, a wiecie co jest jeszcze mądre? Nawodnienie się jest mądre. Odpowiednie nawodnienie, kurwa, szybko. Ja pierdolę. Ja tymi kilkoma łykami zapewniłem sobie dawkę dzienną, kurwa, napojów. Jak chuj. Jestem szybki. Kurwa, w poprzednim odcinku miałem taki atak migreny. W sensie dosłownie podczas nagrywania odcinka mnie złapało. Że ja naprawdę nie wiedziałem, kurwa, co ja... Mogę tak cały czas wiedzieć. Że ja naprawdę nie wiedziałem, kurwa, w pewnym momencie, co ja gadam, a dzisiaj się czuję tak. Kurwa, dobrze, że jest, że pozytywność się we mnie włącza. Dobra. Kurwa, niedobra. O, tak se kurwa wykminiłeś, ziomuś. Pięknie, dobra.
Catchy. Dobra, mamy już walki z bossami. Jest 30 minut odcinka. Myślę, że dobrze sobie radzimy. W sensie cały czas jest mniej więcej taki sam timing na każdy odcinek, więc jest chyba całkiem nieźle. W sensie te postaci są na tyle dobrze wyważone, że tutaj nie ma jakiejś takiej jednej wybitnie chujowej postaci, jak to było w poprzednich Tekkenach. Więc tutaj te wszystkie postaci i przechodzenie nimi gry mniej więcej trwa tyle samo. Kurwa, tak mogę cały czas, ja mówię wam, wjebię się w ziemię jak jebany i wyjdę drugą mapą. Ogre, masz przejebane, bo znam technikę, może nie na ciebie, ale znam technikę, która rozjebie ci czachę. Dobrze. Nie dobrze, kurwa. No chujowo! Dobra. Niedobrze. Złap go, kurwa, zesrałeś się gównem jebanym, ty szczochu pierdolony. Dobra, zaczniemy teraz od tego. Szarża. Dobicie, nie dobicie. Noga, kurwa, gówno. Tak, pierdolnąte. Chuj, niepotrzebne to było w zupełności. Kurwa, nie zdążyłem! Ja pierdolę, on mi zgniótł, kurwa, jaja! Ale mimo wszystko, nawet bez ja jestem w stanie cię rozjebać. Dobrze, to pokazuje honor prawdziwego wojownika. A za takowego siebie właśnie w tym momencie poważam. Dobra, kurwa. Dałem mi tutaj ogra. Kończymy te gówno, kończymy ten cyrk jebany. Lecimy z Jinem. Wyjątkowo bez tonika. Czego tak wykończę, pierdolę. Kurwa, to była tak frajerska wygrana, że aż jestem z siebie dumny. Dawaj ending, bo nie mogę patrzeć. Wygrałem jak psiocha, więc no. Ja mam to samo. Chuj, że jeszcze nie ugotowana, ale zupka się zgadza. No ja myślę, że te patyki są w strachu, nie? One są obsrane, one już z tej ziemi nie wyjdą. Piękne. A wiecie, co jest jeszcze piękne? Piękne jest to, że teraz Jin Kazama, moja ulubiona postać generalnie z całej serii Tekken. Główna postać też tej części, więc to, co teraz będzie ten ending, to wszystko. To jest jedyna fabularna rzecz w tej grze, taka fabularna, w sensie taki końcowa fabularna. Jin, lecimy. Ja pierdolę, ja nie pamiętam, dobra, nie będę mówił, że nie pamiętam żadnych ciosów do Jina, bo zaś się okaże, że o, pamiętasz wszystkie, więc po prostu powiem, że no, kiedyś coś tam się nim grało, coś tam się pamięta. Ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. Bardzo mi się podoba, że pierwsza walka jest z Shaoyu. Shaoyu to jest, znaczy, generalnie Jin jest wielkim crushem, kurwa, dla Shaoyu, więc pierwsza walka to najbardziej wpierdologenna będzie, kurwa, od crusha. Taka dziara, jaką ma ten, jaką ma Jin, ja zawsze chciałem sobie wyjebać. No tutaj już mam jedno, znaczy no w sensie tutaj, o. Dlatego myślę, że chyba na drugą łapę trzeba będzie. Zawsze chciałem taką mieć i jak coś chciałem, no to ja to muszę mieć. Bo jak nie, to będę bardzo, bardzo niezadowolonym dzieckiem. Tak się pobawisz. Ziomek, co ty, kurwa. Podobało mi się, kurwa, ta piękna walka z lustrem. Pięknie. Eddie. Kolejny na liście czarnej to Eddie. Kurwa, niefortunny zwrot, jednak patrząc na Eddie'ego i jego charakterystyczny wygląd względem innych postaci. Pozwolisz, Eddie, że nie będę przepraszał, bo to, kurwa, nie było specjalne. Myślę, że wybaczy te niebe przeprosiny.
Yoshimitsu. Shimitsu. Dawaj go. Wykrw mu rękę, doskonale. Właśnie tego się uczyliśmy na karate kiedyś za dziecka. Dokładnie, takich technik. Dlatego jakby ktoś chciał mnie kurwa skroić, no to kurwa... Nie byłby kurwa jebany ten, jakąś nazywa, no gówno, chuj, nieważne już teraz, jebać wyjebane jajo, co? Ja pierdolę. Dobra. Mhm, tak pogrywasz, moja droga. Doby z dwery, doby z ze nich gut. Ja. Nie wiem co ja pierdolę. Ale działa, ale buja i to jest najważniejsze. Nie wiem co nie pierdolę, ale buja. Ty kurwa, ziomeczku. Brian. Brianek, kurwa, co ty odpierdalasz? Dobrze. Pięknie, kurwa. Dziwnie się patrzy na Gina, bo jak kiedyś grałem w tę grę, kurwa, jak miałem jakieś 8 lat, czy chuj wie co. I kochani, musiałem na chwilę przerwać, już wracamy, walka 7. Gin i Nina. Kochani, przed przerwą mówiłem coś... mówiłem w zasadzie o wieku Gina, że on ma w sumie 19 lat, w tej grze, ja mam aktualnie 21 i... Wiadomo, porównywanie się kurwa do postaci fikcyjnych to jest trochę XD. Ale jak ja patrzę na jego mobilność i swoją, ja kurwa nie znam żadnego 19-latka, który byłby w takiej formie, co nie? Już nie mówię o tym, że kurwa nie znam żadnego 19-latka, który swoimi pięściami potrafiłby jakimś prądem jebać, to swoją drogą, ale generalnie tak też nie znam, nie? Eddie na sam koniec, dobrze. Znaczy na sam koniec, no przed bossami. Przed bossami, no i kończymy też ten odcinek właśnie zaraz. Po pokonaniu ostatnich bossów. Czytaj, kurwa, Heihachiego i dwóch ogrów. Tak, Shrek z rodziną przyszedł, kurwa, trzeba im najebać. Wstawaj, kurwa, ziomek. Nie ma czasu. No, tipetritio. Chuj wie, co to znaczy, nie wiem. Znaczy, wiem, że to znaczy wygrana, ale chuj wie, co on powiedział. On w tym momencie powie coś w stylu jebie ci matkę, ja bym powiedział okej, okay, okej, okay, tak, tak, to na pewno jest, wygrałem, to jak chuj. I jebnie go, kurwa, z baranka już wszystko poszło pięknie, Heihachi nawet nie miał kurwa szansy tym swoim klapkiem machnąć mi koło mordy. Poszło łatwo, poszło szybko, dawajcie mi ogrów. Dawać mi Shreka. Dawaj. Dobra. Chciał się chyba regenerować czy coś, ale kurwa, dobra. O, spokojnie, spokojnie. Matyniu. Kurwa, nie doleciałem, może być problem. Dobra, może nie być problemu. Pięknie, kurwa, doskonale. No i ostatnia walka dzisiejszego odcinka i zaraz przed nami będzie taki bardziej, no, fabularny ending. W sumie bardziej się nie da niż to, co zaraz będzie. Przynajmniej nie w tej grze. Dobra, dawajcie mi go. Bez zbędnego pierdolenia. Ostro w pizdę mu dajmy. Jak ja to ominąłem, kurwa! Cudownie. Dobra, moi mili. Przed nami ending. Ending tej gry. Ending najważniejszy. Skupmy się. Zwróćmy na to uwagę. Albowiem teraz część mojego dzieciństwa przed nami. Spora część.
Dobra, teraz w skrócie co się wydarzyło. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że Kazuya ma gen diabła? No więc... no dlatego właśnie finalnym bossem dwójki był diabeł. No więc Kazuya i Jun razem właśnie spłodzili Jina. Jin ma w sobie pół genu diabła. Więc on też ma właśnie gen diabła, który się aktywował i uratował mu życie, tak jak kiedyś Kazui. Z tym, że tutaj jeszcze Jin jest w stanie to jakkolwiek kontrolować. W zasadzie od tego momentu już nie jest, ale do tego momentu był jeszcze w stanie to jakoś kontrolować. No i co dalej będzie z tym genem? Co dalej będzie z całą rodziną Mishima i Kazama? No to wszystkiego dowiemy się w następnych Tekkenach, ale zanim to jeszcze musimy dokończyć wszystkie postaci z Tekken 3. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!